pero no quiero morir. Jeśli zacznę mówić Carmelo, mnie zabije. Groził ci? Tak, boję się go. Niech ksiądz mi pozwoli tu zostać i nikomu nie mówi, że tu jestem. Muszę się spokojnie zastanowić, co począć dalej. Zgoda, ale pod jednym warunkiem. Powiem o tym tylko twojemu dziadkowi. Nie, owszem, będzie się o ciebie bardzo martwił. Nie, nie chcę, żeby o tym wiedział. Carmelo może go śledzić. Może tu przyjść. Dobrze, ale przynajmniej pozwól mi powiedzieć mu, że jesteś bezpieczna. Zgoda, ale ani słowa o tym, gdzie jestem. Dobrze.